I teraz zapraszam Piątka, Adriana, Mateusza, Julkę. Idź. Karolina, ty też chodź tutaj. To tam jest jeszcze Wojtek. Idź jeszcze tam Marta i Eliza. Czy co, mam was nie rozdzielać? Julka tam, Marcelina do końca. Cyk, 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 cyk. Zuzia, teraz tak, ty staniesz tam. Zuzia jednak tu. Okej. Okay. Będziemy zaczynać próbę generalną. Proszę wszystkich już o ciszę. Ta idea zrodziła się w mojej głowie jakieś 10 lat temu, miałem 21 lat i pomyślałem, że chciałbym stworzyć taką grupę, która będzie opierała się o takie wspólne zamiłowanie do muzyki, że ludzie będą się spotykać i na jakichś lokalnych spotkaniach, wydarzeniach będzie właśnie upiększać te wydarzenia. No i to było dla mnie ważne i to był taki priorytet. W kościele żeśmy grali kolędy, od tegośmy zaczynali, pasterki, od tego się zaczynało, a potem to już się rozrastało, rozrastało. Jak ja zaczynałem, to było nas może 20, 30, myślę, że na pewno nie więcej. Pan Damian grywał w kościele w Robie Wyżnej. Spodobał mi się styl jego gry, który prezentował grając ze scholą i tak dalej w naszym kościele. To stwierdziłem, że zapiszę się do zespołu i odkryję jakąś swoją nową pasję. No ja byłem wtedy na akordeonie sam jeden, dzisiaj to jest już aż 10 tych chłopaczków i tyle dzieci nie było, ani pół, skąd, no, ale to tak zaczęło się od początku, po trochu, zjeżdżali się niemal z całego Podhala z tymi dziećmi, dzieci są bardzo zdolne, co widać. Zespół zaczynało tworzyć 25 osób w 2015 roku. Później już było nas 50, potem było już nas 100, 150, 180, teraz jest nas 225. Ja zawsze interesowałam się muzyką. Potem mama mi opowiedziała o tym zespole. Potem ja się zaczęłam tym interesować. Chodziłam na koncerty. Chcę się tu przychodzić, bo tu jest atmosfera fajna. Spotyka się naprawdę takich ludzi, którzy potrafią porozmawiać jak człowiek z człowiekiem, nie ze chorkają do siebie jak nie wiadomo kto, tylko tutaj w tym zespole każdy jest równy. Ja 72-latek to jest jeden, tam jest paru takich po 40, no i takie dziewczyny, studentki, po prostu różny wiek, z różnego wieku. Dzieci, średnie, młodzież, dorośli. Szanujemy się sejscy. Cy młodcy, cy starsy, nie ważne, cy ktoś ma 15 roków, a drugi ma 3. I zawsze sobie pomogamy nawzajem i ty se pogadamy razem. W 2017 roku robiliśmy dwa teledyski, drugim był Modlę się o miłość z Cezarem Żakiem i ja już poczułem, że ta grupa jest obszerna, jest duża, jest mega wielka energia. Ale tak naprawdę każdy ten sukces poprzedzała ciężka praca. Więc to jest po prostu taki cykl, który trwa od samego początku istnienia zespołu. Żeby dostać się na Stadion Narodowy, musieliśmy nagrać teledysk. Żeby nagrać dobry teledysk, musiałem zaprosić aktorów. Żeby zaprosić aktorów, musieliśmy zrobić kawał dobrej roboty, żeby ci aktorzy, widząc, co robimy, jak gramy, mogli zdecydować się, że wezmą. Przecież Piotrek Cyrwus i Kasia Żak to są fantastyczni artyści i oni się zgodzili, więc no, ujrzeli w tej grupie, że tu jest potencjał, więc występujemy w tym, bierzemy w tym udział. A żeby dzieci były tak zawodowo nastawione, trzeba było zrobić masę przygotowań. I to tak sobie po prostu idzie krok po kroku przez te lata. Coś dzięki czemuś, nie? Jak staniemy, no to już nie będzie
tak dobrze, więc nie stajemy. Bardzo proszę, żeby była motywacja przed jutrzejszym koncertem, żeby nie było siadania jakiegoś takiego, odwracania się, schodzenia, nie ma, okej? Okay? Rodzice będą mieli tam miejsce, jak będzie jakaś sytuacja, że coś się wydarzy takiego, że ktoś chce zejść, albo dziecko nie chce już występować, albo jest zmęczone. Jedno info między piosenkami, fyk, i sobie tam odpoczywamy. Ale już później nie ma wchodzenia, bo nie robimy wycieczek. Góra. Proszę. Jedziemy. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No kosztuje to bardzo dużo zdrowia, zaangażowania, kwestie organizacyjne, logistyczne. Rodzice pomagają, to jest wielki wkład rodziców w ogóle, bo to, żeby taki młody człowiek, młody artysta w domu ćwiczył, to ja sam wiem, jak było w moim przypadku. Myśmy z bratem udawali, że gdzieś tam coś ćwiczymy, gramy jeden utwór, tata słyszał, że niby pograne. Później się okazuje, że brat coś za długo gra, ja już poćwiczyłem. Schodzimy z tatą na dół, a tam kaseta włączona i jest nagrane na kasecie, jak to się kredką dawniej przewijało, nie? Więc się kombinowało i dzieci dalej tak robią, bo lubią muzykę, lubią grać, ćwiczyć, ale jednak chcą iść zagrać w piłkę, chcą iść ze znajomymi, z rówieśnikami, coś pobroić, jak to się to mówi, na podwórku, a to trzeba ćwiczyć. Damian jest wyjątkową postacią, która potrafi jednoczyć ludzi, przyciąga jak magnes dzieciaki. Potrafi właśnie w sytuacjach, kiedy jest stresowo, czyli przed koncertem, w trakcie koncertu, rozładować te emocje, wzbudzić to pozytywne nastawienie i dużą rolę odgrywają także rodzice. Rodzice, którzy są zaangażowani, którzy wspierają te dzieciaki, kiedy schodzą ze sceny, bo źle się czują, mają zaraz zapewnioną opiekę, mogą czuć się bezpiecznie. To wszystko wpływa na to, że staliśmy się taką dużą w sumie rodziną. Stres jest, ale nie ma co o tym myśleć, no bo jak się myśli o stresie, to jest jeszcze większy stres i powoduje to panikę. Dla nas już chyba po prostu mamy to w sobie, że ten koncert zawsze się uda i raczej się nie stresujemy tym. Uznajemy to jako dobrą zabawę. Niektóre dzieci na pewno nie wyobrażały sobie, że będą grały dla tylu ludzi, że wyjdzie na scenę, że wyjdzie, że będzie mógł się ukłonić, że ktoś mu zabije brawo, że będzie mógł być ważny, że to będzie jego dzień. Więc to jest bardzo istotne i to łamanie barier takich trudności, to na pewno kiedyś w życiu się im przyda, że będą już bardziej odważni i doświadczeni. A tylko trzeba to otworzyć, trzeba się odważyć, żeby się obnażyć z tych emocji, bo to jest istotne. I ci soliści, ci wszyscy, ja im to zawsze mówię, musisz się nie wstydzić, że ktoś powie, ale ona się wczuła, ale to nie jest wstyd, to jest coś fajnego. I ci młodzi ludzie, jeśli już teraz to zaczynają, to oni będą z każdym miesiącem, z każdym rokiem działania i rozwoju w tym tutaj stowarzyszeniu, w zespole, będą coraz lepsi. I nawet gdyby ich przyszłość nie łączyła się z muzyką, to ich życie będzie całkowicie inne, bo będą mocno stąpać, będą pewni siebie. A to jest bardzo istotne, bo jak wiemy, no, mentalne problemy takie psychiczne wielu ludzi młodych ma. I przez taką grupę, no, myślę, że wiele możemy zwalczyć, wiele zrobić. Bardzo dziękuję wam za próbę. Długo to trwało, ale zobaczcie, pomieściliśmy się. Wczoraj cały dzień zachodziłem w głowę, jak was tu upchnę. 170 ludu, tyle nas dzisiaj jest. Tyle nas jeszcze nie grało. Wszyscy naraz, naprawdę. I jutro jesteśmy energiczni, uśmiechnięci, kamery jest bardzo dużo, będzie nas wszystkich widać, musimy zrobić super robotę. Więc na maksa, energia, wszystko, wyspać się dzisiaj i jutro się tutaj widzimy. Na jutro stroje porządnie, wszystko przeprasowane, wszystko po prostu się ma zgadzać idealnie. Nie zapominamy kapeluszy, nic, sprawdzić 3 razy przed wyjściem z chałupy. Repertuar, który reprezentujemy, to są utwory i rozrywkowe, i patriotyczne, religijne, folklorystyczne.
jesteśmy kapelą góralską i tak się nazywamy. I jak trzeba zagrać mocno po góralsku z charakterem, tak gramy i takich kilka utworów mamy. A resztę to są utwory, które chcemy, żeby ludzie mogli posłuchać, a młodzi, żeby nie opierali się tylko o tą góralszczyznę, ale żeby też poznawali tą klasykę muzyki. Na pewno dużo ludzi patrzy na ten sukces i na ten zespół, że ale to gość, co twardy jest, mocno stąpa po ziemi, pewny, wie czego chce, odważny. To nie tak jest. Człowiek długie lata walczył, żeby to się mogło udać. Nie mówię tylko o tych latach istnienia zespołu, tylko mówię nawet o tych latach, jak człowiek był małym chłopcem i chodził do szkoły muzycznej, chodził do przeróżnych innych grup. O wszystko trzeba było walczyć i trzeba było być dzielnym. Człowiek w pewnym momencie myśli, no już tyle osiągnęliśmy, tyle zrobiliśmy, jesteśmy tak duzi, jest takie doświadczenie, jest taka dojrzałość, a więcej jeszcze można robić, nie? Bo za chwilę człowiek się przekonuje, ale mam fajny pomysł, to zrobimy. I jest jeszcze wyższa poprzeczka, więc im wyższa poprzeczka, tym się chce jeszcze lepiej.